Serdecznie witamy na pierwszej lekcji nauki języka holenderskiego. Mam na imię Niki. Jestem Holenderką i mam 27 lat. Ja uczyłam się wasz język około 7 lat temu, w Toruniu mieszkałam i wróciłam do Holandii w roku 2009. Ja widziałam, że bardzo dużo Polaków mieszkają tu w Holandii i ja wiem, że to jest bardzo ważne, że będziecie uczyć się nasz język, ponieważ ja byłam obcokrajowca w wasz kraj i potrzebowałam kilka lat i słyszeliście jeszcze, że ja robię kilka błędy z wasze piękne gramatyka. Więc to jest powód, dlaczego ja zaczęłam tę lekcję holenderskiego dla was. Ponieważ ja myślę, że to jest bardzo warto w wasze życie i jeżeli chcecie robić dobrze decyzje w Holandii. Każda lekcja my mamy prace domowe, więc jeżeli wysłaliście ten pracę domową do redakcji@popolsku.nu, potem możecie wygrać ta książka. Płyty są od Holandii, fajny film nawet. Więc to jest wasz pierwszy krok uczyć się języka holenderskiego. My chcemy pomagać was. W takim razie zaczynamy pierwsze lekcje. To znaczy po holendersku les A. I teraz to będzie troszkę trudno. To jest specjalna o Holandii. My mamy bardzo duży samogłoszek. To znaczy po holendersku klinkers. Głoszki są na przykład A, E, E, O, E. My mamy krótko głoszki i mamy długo głoszki. Przykład jest, że słowa grzebień to znaczy kam, więc to jest krótko A. Jeżeli my mamy długo A, to my mamy na przykład słowa pokój, kamer. Uwaga, ponieważ my mamy w Holandii jeszcze coś i to są przed każdym rzeczownikiem my mówimy de, het, een. Proszę posłuchać, jak ja mówię i powtarzać ze mną. A, de, kat. E, het, bed. E, het, kind. O, de hond. E, de bus. Ale uważaj, holenderski E to nie jest wasze polskie U. Więc jeszcze raz, E, de bus. My mamy jeszcze długo słowniki. To znaczy dwa razy A, więc to jest A. To jest de ab. E, de eet. O, het oog. U, de muur. I, de meer. U, de schoen. Ja, boete. Ui, de muis. U, de neus. Au, de auto. Au, de vrouw. Uważaj, czyli pisownia jest inna, ale wypowiedź, mówisz to samo. To samo chodzi o ei, het ijs i ei, het ei na przykład. To jest jajko. My mamy jeszcze trudne końcówki i to jest ch, to znaczy de lach. M, de ring. Sch, de school. En schr, het schrift. No, musicie powtórzyć to kilka razy, ponieważ to nie jest tak łatwo pierwszy raz, ale na pewno, ufać mi, za kilka razy to będzie, naprawdę to będzie dobrze. Dalej. Ja to znaczy ik. Ty to znaczy jej. On to znaczy hej. Ona to znaczy zej. Ono to znaczy het. Pan lub pani to jest u. My to znaczy wej. W to znaczy juli.
oni, to znaczy they, i one, to znaczy też they. Ale uważaj, powrotem do wy, to jest juli, a nie juli. Więc uważaj, juli. A teraz mamy dwa czasowniki dla was. Widzieć i słuchać. No to znaczy widzieć, to jest zien po holendersku i słuchać, to jest horen. Więc widzieć i słuchać dla was. Więc ik hoor, jij hoort i możecie powtórzyć na mnie. Zij hoort, hij hoort, het hoort, pan albo pani hoort, wij horen, cały czasownik, jullie horen, zij horen. No i my mamy to samo dla was na czasownik widzieć. Ik zie, jij ziet, hij ziet, zij ziet, het ziet, pan albo pani ziet, wij zien, cały czasownik, jullie zien en zij zien. No ja pokazam was dwa tabele teraz i pierwsze i drugie tabele są takie same, to wiecie, ale jedno jest troszkę krótko niż ten pierwsze. Teraz, jeżeli znajdujecie ten dwa czasowniki, widzieć i słuchać, zien i horen, plus ten słowo, jak ja powtarzałam was, no możemy budować zdanie. Ja mam kilka przykładów dla was i to jest od razu zdanie domowe. To jest po holendersku huiswerk. Na przykład, ja pomogę wam zbudować trzy przykłady. Ik zie de kat. Ja widzę kota. Jij ziet de auto. Ty widzisz samochodem. Samochód. De vrouw hoort de hond. Ta kobieta słyszy psa. I teraz jest moje pytanie, że jeżeli możecie wysłać 10 zdań, ponieważ jestem bardzo ciekawa, co chcecie budować z moim język, proszę wysłać to do redakcji @popolsku.nu. I teraz miłej nauki i powodzenia i do następnego razu, więc sukces en tot de volgende keer.